Hej, w tym materiale The Adventure is Rough pokażę jedno z moich ulubionych przejść, czyli przejście wykorzystujące maskę w taki sposób, że przejście między dwoma klipami jest bardzo płynne i mało zauważalne. Także zapraszam do oglądania. Okej, jesteśmy w programie. Widzieliście już na prawce, jak ten efekt mniej więcej wygląda. Widzieliście, że połączenie tych dwóch klipów jest bardzo płynne. Nie mamy twardego cięcia, tylko mamy ciąg dalszy kontynuowania akcji, mimo tego, że nasze plany się zmieniają z, jakby można powiedzieć, ogólnego do planu już średniego, bliskiego, jak mamy tutaj właśnie w tym ujęciu. No i jakby to ujęcie składa się tak naprawdę, jak sobie otworzymy ten compound clip, otworzę sobie dalej, widzimy, że składa się z początku, końca, no i tutaj jakby środkowej kompozycji, gdzie dzieje nam się cały efekt, a w środkowej kompozycji widzimy, że są dwa klipy, które się łączą w taki sposób, że jedno ma właśnie wycięcie drzewa, a potem mamy ujęcie pod spodem bliskie, które mi tutaj wchodzi i uzupełnia mi całą kompozycję. Więc coś takiego będziemy chcieli sobie wykorzystać i jak dobrze widzicie, ten efekt najlepiej działa, kiedy nasze ujęcia są bardzo podobne ze sobą. Widzimy, że mniej więcej pasmo zieleni i tu droga no idealnie się łączy. Różnica jest taka, że mamy tutaj inaczej się zachowuje kamera, no i też jest bardziej zburowane, ale nie dzieje to się dość długo. Więc jak robimy te przejście, bardzo fajnie, aby kompozycja, miejsce, w którym rozgrywa się akcja, była mniej więcej ta sama, czy miała jakieś punkty wspólne, bo dzięki temu nie mamy wrażenia właśnie, że to cięcie jest tak na siłę sztucznie włożone. Więc wróćmy sobie na główny timeline tutaj u mnie, usunę sobie ten cały compound, no i stwórzmy sobie od nowa naszą kompozycję, czyli pierwszy klip sobie tutaj przytnę, mniej więcej w momencie podobnym do tego, co mieliśmy w poradnika, czyli biegnie, pojawia się drzewo, no i tutaj się drzewo kończy w tym momencie, więc w tym momencie niech będzie cięcie tego ujęcia. Teraz to ujęcie chcę sobie przyciąć w momencie, kiedy się nasze drzewo zaczyna. Zaczyna się w tym momencie, więc obcinam. No i teraz mam początek i teraz mam tutaj drzewo, więc ten początek mogę spokojnie sobie trochę wydłużyć, aby mi dłużej tutaj w czasie trwał początek. Potem będzie tam wchodził efekt. No i teraz musimy dać drugie ujęcie, czyli przerzucam drugie ujęcie, usuwam dźwięk. Daję ten klip, z którego będziemy wycinali na górę, a ten klip daję tutaj na dole, jak widzimy, i obcinam go też tutaj na krawędzi, aby te dwa klipy jakby lepiej je tutaj sobie oddzielić, aby to lepiej mi wyglądało, bo ja tak wolę sobie ciąć w momentach, kiedy robię jakiś dany efekt. Więc przejdźmy do wycinania. Bierzemy to ujęcie, nie musimy przechodzić do Fusion, spokojnie zakładka kolor bardziej znajoma dla was, bo Fusion w sumie wszedł mimo wszystko też niedawno. Z pewnością nam do tego efektu wystarczy, bo tutaj wycinamy drzewo, wy najprawdopodobniej będziecie mieli jakąś postać, która przechodzi przez cut, czyli na przykład fragment marynarki, jakiś przejazd, nie wiem, samochodu, jakaś latarnia, no i na podstawie tego właśnie tym stałym punktem, który przechodzi przez cały cut, wycinacie naszą maskę. Więc teraz tworzę sobie nowy alpha node. Alpha to jest nic innego, że przerzucamy kanał przezroczystości. Jak tutaj coś wytnę, to potem zobaczmy. Pokażę na przykładzie, aby było lepiej widoczne. Biorę sobie maskę, wyciąłem to, widzę tutaj, że mam zabraną tą maskę, ale teraz w panelu edit nie widzę, że mam coś poza tym. Ale kiedy teraz stworzę sobie nowy jakby wyjście do przezroczystości, podłączam, teraz widzę, że widzę ujęcie, które jest pod spodem i tak samo w edit widzę idealnie te ujęcie pod spodem, które mam tutaj. Więc widzieliście przed chwilą, na czym polega kanał przezroczystości, więc przejdźmy teraz sobie do praktyki. Stworzę sobie więc znowu alpha output, łączę to sobie z przezroczystością, biorę sobie pióro z naszej maski, no i mogę sobie przejść gdzieś mniej więcej na środek, gdzie nasze ujęcie jest, i zacząć wycinać sobie nasze drzewo, wobec którego robię przejście. Jak chcecie, aby ta maska jak najlepiej wyglądała, no to po prostu musicie ją zrobić jak najbardziej dokładnie. Ja teraz w poradniku robię na szybko. Jak robicie na szybko, może po prostu być efekt, że ta maska będzie wam skakała przy animacji i no to nie będzie wyglądało do końca dobrze. Dlatego warto postarać się i zrobić już za pierwszym razem dobrą maskę, by potem się nie denerwować i robić dwa razy
to samo. Więc mam teraz tu punkty ustawione, ustawiam sobie jeszcze przed rozmycie na jedynkę, nie więcej, bo jak damy więcej, już ta krawędź będzie wyglądała bardzo źle. To mamy ruch, więc tak jedynka mniej więcej na rozmycie może być. No i tworzę sobie klatki kluczowe tutaj, aby mi zapisało pozycję tych punktów w czasie. No i teraz jak mam tę pierwszą klatkę kluczową, idę sobie mniej więcej tutaj, gdzie nam to drzewo zaczyna wychodzić, no i przesuwam sobie moje punkty w tą stronę. Jakby jest wada robienia masek w kolor taka, że nie możemy tych punktów sobie przenosić wszystkie naraz, czyli nie mogę sobie je teraz tu zaznaczyć i przenieść je wszystkie naraz. Jakby Fusion to mogę robić za pomocą jakby zwykłego kursora myszki. Tutaj jakby nie mam opcji tworzenia żadnych jakby zaznaczeń większych, więc muszę je przenosić pojedynczo, więc przybliżam sobie moje ujęcie i teraz dopasowuję, aby idealnie ta maska mi tutaj weszła z tym drzewem. No i teraz ją dopasowuję, sprawdzając lewo i prawo, czy na pewno mi się dobrze wszystko tutaj mieści i czy zabieram każdy element, który mnie interesuje. Uważam, aby nie tworzyć nowych punktów, bo potem będziemy musieli od nowa ustawiać dany punkt w czasie, dlatego opierajmy się na punktach, które już mamy stworzone. No i teraz tu zrobiłem maskę, idę teraz strzałka w prawo, no i jak są momenty, które wychodzi nam to drzewo, to musimy tutaj jak najbardziej się postarać i musimy tu robić już naszą animację, można powiedzieć, że co klatkę, a między tym punktem a tym punktem tak naprawdę nie musimy robić animacji co klatkę, bo jest to prosty model obiekt, który się nie porusza, tylko porusza się mniej więcej w osi X. No i dzięki temu możemy sobie odpuścić jego animację co klatkę, bo jest to dość prosty obiekt. Tylko na końcu, kiedy wychodzi, musimy właśnie tutaj sobie skorygować, ale jak widzicie, szybko nam on wychodzi, więc część punktów już w ogóle nie musimy animować i zaraz tak naprawdę będziemy mieli gotowy nasz efekt. Więc ja pokażę właśnie, jak robię w tą stronę maskowanie teraz, a potem przyspieszę drugą stronę, abyście też nie patrzyli, jak tylko robię maskę, bo robienie masek i kluczowanie nie należy do przyjemnych, więc to nie jest dość ciekawy obiekt do oglądania. Także ten, prawie nam drzewo już wychodzi, strzałka w prawo, już tutaj właśnie drzewa prawie w ogóle nie mam, więc tutaj poprawiam, strzałka w prawo, no i tu widzę, że tylko delikatnie mi zostało, więc zrobię takie delikatne rozmycie tutaj, strzałka w prawo i już tu drzewa nie ma, więc teraz mogę się oddalić i zobaczyć, jak ta maska w czasie tu wygląda. Widzę, że tu się dobrze zachowuje. Idę teraz między mniej więcej tą klatką kluczową i tą klatką kluczową i przybliżam się, aby sprawdzić, czy na pewno mi automatycznie program wszystkie maski tu dobrze zaczyna prowadzić. Widzę, że raczej nie mam większych pomyłek. Trochę skoryguję tak, aby na środku tu już był jakiś twardy punkt, do którego może się program odnosić. No, tutaj delikatnie mi za mocno wziął. Teraz jest ok. No i ok, mam teraz trzy klatki kluczowe idące od tego momentu, co robiliśmy maskę, do naszego końca, więc już mam moment wyjścia. No i teraz muszę zrobić sobie to samo, tylko teraz z momentem naszego wejścia, więc idę sobie mniej więcej w ten moment i chcę zobaczyć, gdzie to drzewo mi zaczyna już tutaj wchodzić, więc tu mi na pewno już wchodzi i teraz klatka w tą, no i już widzę, że jestem niemal, kiedy się cała animacja rozpoczyna, więc teraz przerzucam sobie wszystkie punkty w tą stronę, teraz je dopasowuję idealnie do krawędzi, no i potem będę jechał z tym drzewem do momentu, aż mi nie zniknie, bo tu właśnie chodzi o to, że tu musimy wyciąć tą krawędź zewnętrzną, która będzie nam odsłaniała już kolejny klip, więc ostatni raz robimy maski tutaj, a resztę już przyspieszę, jak będę to drzewo do końca tutaj maskował, abyście jakby nie marnowali czasu w oglądaniu tej maski, jak mówiłem, więc widzimy się zaraz. Ok, dopasowałem już do krawędzi naszą maskę, jak widzimy, drzewo wychodzi, tutaj się pojawia, no i potem maska idzie w dalszą stronę, znowu idę teraz mniej więcej na środek naszej maski i ostatni raz jakby tutaj sprawdzam, czy wszystko na pewno mi tutaj się dobrze wycięło, poprawiając jakoś delikatnie klatki kluczowe, aby na pewno się upewnić właśnie, czy wszystko siedzi. No i widzę, że można powiedzieć, że wszystko siedzi, patrzę jeszcze w czasie,
naszą animację, czy nic nie wychodzi. Nic nie wychodzi, więc maskę już mam gotową. Jesteśmy teraz w zakładce Edit, no i jak sobie puścimy teraz Play, najlepiej Ctrl+S wcześniej zrobić, aby w razie erroru, aby nie stracić tego, co zrobiliśmy, widzimy, że drzewo tu ładnie jest wymaskowane, no i wchodzi kolejny klip. Tutaj widzę, że trochę weszło mi jakieś inne ujęcie w tym momencie, więc wchodzę do kolor, mając matrycę w tym momencie, na tej klatce kluczowej, no i jednak teraz jak widziałem, trochę mi tutaj za bardzo weszło te ujęcie, więc muszę tutaj skorygować trochę klatki kluczowe, które są tutaj w momencie wejścia mojej postaci, ale tylko delikatnie, mniej więcej w taki sposób. No i teraz w Edit tutaj już jest dobrze z tego, co widzę, więc odpalam sobie jeszcze raz, upewniając się i sprawdzając, czy wszystko jest. No i widzę, że te przejście tej maski jest tutaj bardzo powolne i tak nie dość, że może widzieć jakiś, może wyskoczyć jakiś błąd właśnie w maskowaniu, coś wyskoczy, coś się animować, plus to jest też takie nudne ujęcie, więc warto byłoby złapać to całe ujęcie, stworzyć sobie nowy compound clip, czyli nazwijmy to na przykład, nie wiem, przejście, no i teraz dajemy sobie opcję Retime Curve, wybieramy sobie nie Retime Frame, tylko Retime Speed tutaj na dole, no i zwiększamy sobie mniej więcej od tego momentu, tworzymy sobie klatkę kluczową do tego momentu przy końcu, no i środek zwiększamy sobie no około, załóżmy, 300 na początek. Ja tu sobie skalę zwiększę, łapię tam klatkę kluczową i teraz ją wygładzam. Tak samo tą wygładzam jedną stronę i wygładzam drugą stronę i jeszcze tą dopasowuję. Ujęcie dociągam do końca, no i puszczam sobie teraz play i zobaczę, czy mi to wszystko się dobrze zanimowało. No i widzę, że fajnie te przejście weszło. No i tak naprawdę efekt już mamy gotowy. Żaden blur w sumie nie jest potrzebny na tym przejściu. Wszystko się ładnie ze sobą merdżuje przez to, że to jest ten sam las, ta sama scena, ta sama postać. I tu wszystko pięknie nam wchodzi z tego drzewa. Jak widzimy, nasze przejście jest gotowe. Więc jak widzicie, te przejście bardzo fajnie usprawnia przejście między jednym klipem a drugim klipem. No i dzięki temu nie musimy wszędzie ciąć, tylko troszkę, jakbym jakiś teledysk czy coś, to zawsze to jest bardziej dynamiczniejsza akcja. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, dawajcie też w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!